Miałem kupić je już 2 tygodnie temu, ale ciągle nie miałem czasu i ciągle coś robiłem. I wreszcie dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy będzie debiut i będę miał je na stałe. Zobaczycie zresztą sami, jak wam pokażę. A na razie let's go, bo jeszcze mam małą wycieczkę w planach. Dzisiaj robiliśmy szkolenia z Tatianą i nagrywaliśmy przez prawie cały dzień. Siedziałem na poddaszu i tam było naprawdę ciepło, ale wyszło fajnie. I teraz co do angielskiego mojego, to ja widzę tak, że wszystko jest ok do 15 minut, ale muszę też zgromadzić taki zakres wyrażeń, który może nie jest super fachowy, ale który urozmaici mój język, czyli żeby mieć na każde określenie chociaż z 5 różnych wariantów. Dzisiaj może nagrałem swoich wypowiedzi z godzinę, ale było ok, jestem zadowolony z tego, natomiast to jest jeszcze nie to, co chciałbym umieścić w swoim szkoleniu po angielsku. Jeszcze no, trochę pracy to na pewno zajmie. Teraz się zrobiło bardzo fajnie, zaraz wam pokażę, bo jest rewelacyjnie. Już wam pokazuję, jak tu jest. Piękne pole, tam dalej są skałki, a tutaj też jest przepiękne. Jak pamiętacie mój vlog z przedwczoraj, chyba to było przedwczoraj, środa, tak, ze środy, to właśnie ustaliliśmy z Martą, że ona mi trochę pomoże przy tym kursie, który będziemy nagrywali i fajnie, dlatego że jednak jej angielski jest mega i będzie tutaj osobą, która na pewno większy ciężar na siebie weźmie, jeżeli chodzi o język. Ja też staram się i robię co mogę, ale to jednak nie jest ten język, który powinien być i który chciałbym mieć w tym materiale. Ale miejmy nadzieję, że go was modyfikuję trochę. Mamy bardzo fajną ekipę. Cała wycieczka idzie za mną. Zaraz zrobimy sobie zdjęcia, jak będzie tylko więcej światła. Mamy tutaj już drugie wesele dzisiaj. Poszło całkiem ok, ja teraz jadę do Krakowa i z panem Sławkiem się umówiłem na 10:00, także mam wieczorny rejs, mam nadzieję, że przynajmniej o tej porze nie ma korków, ale powinienem wrócić z czymś fajnym, co zobaczycie już za godzinę i 20 minut. See you later zatem. Dzisiaj mamy zaćmienie księżyca, bardzo fajnie widoczne jest w tej chwili. Przed chwilą właśnie patrzyłem, może gdzieś stanę jeszcze i zrobię kilka fotek, są super. Nocna zmiana bluesa, czyli pamiętam dobrze ideał swój. Leciało to tak, pamiętam dobrze ideał swój. Mamy to. Słuchajcie, te gogle otwierają mi nowe perspektywy, bo mam pomysł na nie i wiem, co chcę robić z nimi. To jest fantastyczne. Miałem je już wcześniej przez weekend pożyczone od Rafała Wiej, a teraz będę miał je na stałe i mam fajny pomysł na to, jak je wykorzystać i jak zrobić prawdziwy show. No to co, my tymczasem jedziemy do domu, zachód, zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca było całkiem ok, ja już też jestem zaćmiony i lecimy. Do zobaczenia, see you tomorrow, będziemy te gogle testować i robić head tracking cały czas. Pa, pa!